tak sobie leżę i tak sobie rozmyślam o różnistych rzeczach, które jeszcze na mnie gdzieś czekają. Konfabulując rzeczywistość wtórną, to co kiedyś było gdzieś tam daleko kiedyś, hen, odeszło w dal. Bo przeszłość trzeba odkreślić grubą krechą i nie myśleć o przeszłości. Trzeba myśleć przyszłościowo, teraźniejszością żyć i po prostu nie dawać się zwariować przez jakąś chwilę albo jakieś utrapienie, które męczy cię dłuższy czas. Musi zawsze mieć bodziec tejże tutaj główku i wyobraźnią, a będzie ci dane osiągać wielkie, szczytne cele. A cel uświęca środki, prawda? No. I cóż jeszcze mógłbym tutaj rzec? Dużo można powiedzieć na temat życia. To, co człowieka boli, to powiedzieć, najlepiej się komuś wyżalić, żeby płakać na ramieniu i tak dalej. Po co mam jakieś miliony? Złotówki też wystarczą do życia, żeby przetrwać od pierwszego do pierwszego. Alkohol, jak dla mnie, może nie istnieć. Narkotyki też w ogóle absolutnie. Ale życie, to życie, które prowadzimy na co dzień, ono ma być fantastyczne, ono ma być miłe, ono ma być kochane, tak jak się kocha dziecko swoje, własnorodzone. Mama, kiedy jest zła, to jest zła, ale pod wpływem chwili można wybuchnąć, a później się żałuje tego i się przeprasza. Ładnie się godzi buta z gazem, tak? Dzisiaj się bili, wczoraj się bili, a dzisiaj są razem, jak butla z gazem. No. Cóż bym jeszcze mógł rzec na temat rzeki, do której nie wchodzę, nie wchodzi się trzy razy do tej samej rzeki. No właśnie. Po cóż wchodzić trzy razy do tej samej rzeki? Ja tego nie mogę pojąć. Żeby znowuż wplątać się w jakieś poplątane problemy, które miały miejsce już kiedyś i to samo, ta sama sytuacja może się przydarzyć teraz. Na przykład, żeby zaistnieć w świecie, nie trzeba mieć właściwie dużo zasobów finansowych, gotówki i tak dalej. Wystarczy mieć pomysł jakiś na siebie. Można zarabiać pieniądze nie wychodząc wcale z domu. Można je zarabiać poprzez internet. Internet daje dużo możliwości i tej naszej takiej kreatywności. Nie popadaj w zażenowanie, gdyż męczy cię jakiś stres czy jakaś, nie wiem, nieprzyjemna sytuacja, która miała miejsce kiedyś lat X czasu temu, XXL. No ja mam koszulkę XXL, jestem taki gruby słoń. Pozdrawiam wszystkich uczestników fajnego, nietoksycznego, tylko fajnego toku myślenia. Trzymcie się w tej nocy. Jest 3:30, a ja jeszcze na nogach. A czy na nogach leżę i nie śpię, bo nie mogę zasnąć. Cierpię na bezsenność, cierpię na depresję, cierpię na pewnie Parkinsona, cierpię na nie wiem co jeszcze. Nie wiem, cierpię, po prostu cierpię. Boli mnie to życie, że tak, a nie inaczej to się potoczyło. Nie wiem. Gdy ręce drżą całe, to może być Parkinson, nie wiem. Albo nerwica też, no właśnie. Powiem otwarcie szczerze, bo nie mam nic tu do ukrycia. I czuję się z tym bardzo źle.
Więc napisałem dzisiaj do pani bardzo fajnej psycholog, terapeutki i ona może mi coś tam pomoże. Rezonans magnetyczny by wszystko wykazał, tylko nie wiem, czy mogę go przejść, bo mam tytkę tytanową tutaj włożoną w oczodół. Mam oczodół łączony płytką tytanową, miałem operację w ogólnym znieczuleniu kiedyś w Poznaniu na Przybyszewskiego i właśnie płytkę tytanową mi włożyli, bo oberwało mi się na dyskotece, dostałem z pięści w twarz i miałem pęknięty oczodół, złamany nos, wybite zęby. No i tak to się skończyło. A teraz to właśnie teraz to wspominam w tej chwili. A to już miało miejsce hen gdzieś daleko stąd. No a teraz idę spać. Dobranoc. Pozdrawiam wszystkich Marków Nocnych. Trzymcie się, pa.